Pozdrawiam serdecznie ze słonecznych gór Wicklow. Tak, tak, jestem w Irlandii. Dzisiaj moim celem jest najwyższy szczyt tych gór, Lugnakula. Mam nadzieję, że wymówiłem to poprawnie. Wymowę konsultowałem z Irlandczykami, którzy mieli w szkole język irlandzki, ale popularnie mówi się po prostu Lugna. Wysokość to 925 metrów nad poziomem morza. Dodam, że trzy lata temu próbowałem zdobyć ten szczyt, ale niestety pogoda sprawiła, że musiałem się wycofać, więc dzisiaj czas, aby zdobyć kolejną koronę Irlandii. No i już w trasie, minąłem Youth Hostel i powoli wspinam się w kierunku wodospadu. Jest naprawdę ciepło, wręcz gorąco jak na warunki irlandzkie. No ale to pewno dlatego, że jestem w dolinie. Im wyżej, tym pewno wiatr mnie ochłodzi. O proszę, tutaj piękne widoki. Widać, że już długo nie padało, bo ta zieleń nie jest tak zielona jak w Irlandii. Raczej przypomina zieleń polską latem. No i zaczyna się największa zabawa, czyli najtrudniejsze podejście. Później będzie już łatwiej, ale najpierw trzeba się zmęczyć, ale towarzyszyć mi będzie relaksujący szum potoku, jak kto woli, małego górskiego wodospadu. No i zabawę czas zacząć, czyli prawdziwe górskie wyzwanie. No, ale jednak to najwyższy szczyt gór Wicklow. To nie może być tak, że na Lugnę można sobie wejść lub wyjechać kolejką linową. Tylko trzeba się wspinać. Ale na ogół tak to jest. I udało nam się wejść. Jesteśmy w tej chwili jakby w połowie drogi, albo może i nie. W każdym razie odpoczywamy. Jest piękna pogoda. Był to taki wysiłek fizyczny, po którym trzeba odpocząć. Są piękne widoki. Nie ma wiatru. Wszystko wskazuje na to, że będę się kierował. Więc jeszcze troszkę wysiłku czeka, a na razie chwila zasłużonego odpoczynku tutaj z moimi towarzyszami, bowiem jak zawsze przestrzegam reguły, że po górach nie chodzi się samemu. Zapamiętajcie. No już jest znacznie spokojniej. Podążam w kierunku Lugny. Piękne przestrzenie. Najważniejsze, że jest sucho. Nie ma bagniska wokół gruntu, a tutaj taka ciekawostka, te białe kwiaty to taki irlandzki dzika bawełna. Ciekawy jestem, czy dawni Irlandczycy próbowali ją zmieniać na materiał. Słuchajcie, wchodzę sobie na Lugnę, mijam ludzi, słyszę z oddali jakieś rodaczki, więc mówię: dzień dobry, a jedna z tych pań: o, pan Eryk, toż to ja je pytam, a skądże mnie pani zna? Ona mówi: jak to? Z filmów. Więc pani mówi: pewno z Aktywnej Wyspy. No tak. No więc, korzystając z okazji, wchodząc na Lugnę, chciałbym pozdrowić wszystkich członków
grupy Aktywna Wyspa na Facebooku. Nie spodziewałem się. Przede mną lugna kula. Muszę przyznać, że nie prezentuje się ona tak imponująco, jak spodziewałbym się po najwyższym szczycie gór Wicklow. Do przodu. Aby zobaczyć wreszcie zasłużony szczyt. Choć widoki są cudowne. Cała panorama, o, prawie cała panorama gór Wicklow. Rzeczywiście zaczynam odczuwać, że wchodzę na wysoki szczyt. No i jestem wreszcie na lugnie, najwyższym szczycie gór Wicklow. Jest cudownie. Panuje atmosfera piknikowa wokół nas. Panorama jest wspaniała. Naprawdę było warto, szczególnie, że pogoda jest naprawdę cudowna. Zatrzymałem się, aby odpocząć przy ruinach starej kopalni. To już jest koniec dzisiejszej wyprawy na najwyższy szczyt gór Wicklow. Do zobaczenia na szlakach.